Witam Was serdecznie, YouTubowicze, Mako z tej strony i widzimy się już to kolejnej części. I w tej części pokażę Wam, dwie rzeczy, będzie to pewnie troszeczkę krótsze niż normalne. Już normalnie te części trwają, czyli najpierw pokażę Wam, jak można grindować bądź farmić te soule, nasze dusze. Jest to dosyć proste. Jest prosty na to sposób. Oczywiście chciałem powiedzieć, że to działa najlepiej w niskich levelach, tak jak teraz mam postać, bo później będziemy po prostu i tak dostawać. Nie będzie nam się, przynajmniej nam się to opłacać. Będzie dostawać tutaj około 300 dusz za... tak na 30 sekund mniej więcej, więc całkiem... no, może 45 sekund całkiem nieźle. Więc gdzie jest to miejsce? Jest to miejsce pod... jest to palenisko pod mostem ze smokiem, więc ja idę sobie w tamtą stronę i spotkamy się już tam. Tak jak widzicie, moi kochani, znajdujemy się nad paleniskiem. Tutaj, to jest ta drabinka, którą skopnęliśmy, nad nami jest most. Więc cały grind polega na tym. Wychodzimy tutaj na górę. Wchodzimy tu. Czekamy, aż on dmuchnie. I widzicie, 500... o! 505 dusz. Ponieważ on będzie zabijał te kościotypy na dół, na dole, że na górze, a będziemy dostać duże. Zbiegamy na dół. Skakujemy. Siadamy. Wstajemy. Wchodzimy po drabinie. Biegniemy na górę. Zaczyna ziąć. 300, 400, 500, 505 dusz. 555 dusz, przepraszam. Zbiegamy na dół. Siadamy. I w ten sposób robimy to rinse and repeat, tak zwany. Możemy to robić w kółko i nam się będzie podobać i będziemy w ten sposób zdobywać coraz więcej dusz. Więc to jest jeden ze sposobów na grindowanie dusz. Dosyć szybki sposób, jeżeli chcemy. Jeżeli ktoś ma ochotę zdobyć ich trochę więcej, nie, trochę wolnego czasu i się nudzi, może to robić. Jeden z lepszych sposobów. Dobra, teraz pokażę Wam kolejny... w sumie nie sekret, żaden sekret, ale pokażę Wam kolejną rzecz, którą, gdzie, jak możemy zdobyć kolejny item. Więc do zobaczenia za chwilę. Chciałem powiedzieć, że zapomniałem powiedzieć, gdzie idę. Więc idziemy do pierwszego szrajnu, przy którym spotkamy się tutaj, jak nas zrzuca z góry kruk. W takim razie spotkamy się przy pierwszym... chyba to się nazywa Fireflask Shrine, jakoś tak. No to do zobaczenia tam. Siedzimy sobie przy ognisku i teraz mały spoiler. Pamiętacie tego gościa, co uwolniliśmy w katedrze? Co powiedział, że nam pomoże później, że odda nam, da nam nagrodę? Siedział tutaj. Teraz spoiler. On w późniejszym czasie zabije jednego z NPC. Tego NPC będzie... ona zdradzi, zabije NPC. Będziemy mogli ten NPC wskrzesić, ale jeżeli nie chcemy tego robić, nie chce nam się w to bawić, możemy go zabić już tutaj. Dokładnie to zrobimy. Oczywiście mówię, no dzięki temu uzyskamy parę fajnych, znaczy uzyskamy fajny item od niego, ale mówię, no robicie to na własne życzenie, własne ryzyko, bo możecie troszeczkę stracić jakieś tam po prostu pewną część tego storyline'u. No ale to w takim razie, że wam to nie przeszkadza, no to właśnie go tutaj szybko zabijemy. On jest dosyć mocny, od razu wam mówię. Więc trzeba uważać. Niestety, kochani, troszeczkę sfailowałem. I on mnie zabił. Wow. Nie ma go tutaj. Ciekawe. Musimy go poszukać. Słuchajcie. Wiem, kiedyś mi się to zdarzyło, tylko czemu on już wiem chyba, gdzie on jest, tylko czemu on uciekł tutaj? Czemu on jest tutaj? Chyba jest tutaj. No jest, właśnie. Nie wiem, kiedyś mi się tak zdarzyło na konsoli, że jak biegałem dookoła z nim tutaj, to on uciekł i jest tutaj. Nie chcemy też się z nim walczyć, chociaż możemy w sumie z niego porzucać kulami. Ciekawe.
się walczymy z nim. Mam nadzieję, że tym razem nie sfailuję tego. No co? No, 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 dawaj, dawaj. Kurde, głupi. Wiedziałem, co się stanie. Dobra. Musieli go walić po normalnie. Trzeba uważać, bo on jest dosyć... No właśnie, dosyć zwinny chłopak. No. Widzicie? To jest zwinny chłopak. No dobre pole, że walczy z nim tutaj. Świetnie. No dawaj, dawaj, dawaj. Nie wiem, czemu przebił się przez to. Straszny fail z mojej strony. No nie zginę jeszcze raz na nim, bo to będzie przykre. Zawsze udawało mi się go zajść za pierwszym razem, a teraz jakiś syty fail z mojej strony. Przepraszam was za to, nie wiem czemu. Zresztą, chciałem go kopnąć, żeby go skopać tam na dół, ale... Nie wiem czemu mi się to nie udało. Ale nic, zabiliśmy go tutaj. Przepraszam za ten lekki fail. 5 humanity, ring of favor and protection. Co on robi? Bardzo przydatny. Powiem wam, czemu jest bardzo przydatny. Zwiększa boost XP, stamina i load. Tylko niestety breaks one removed. Czyli kiedy go założymy, będziemy chcieli go zdjąć, to go stracimy na stałe. Pęknie po prostu. Więc go nie będziemy podstawiać, ale i tak nie będziemy go zdejmować, więc go zakładamy. Zobaczcie, zwiększy nam load i protection. Świetnie. Dobra, siadamy tutaj, zapisujemy. I w takim razie przepraszam za ten fail, ale tak już wychodzi czasem w Dark Soulsach. Tak to jest. To był Makos. Do usłyszenia.